Paweł Pawlek na 3 dni przed drugą walką w UFC. Cześć Paweł. Cześć, witam Was. Powiedz przede wszystkim, jak się czujesz przed drugą walką, wracasz po przegranej w tamtym roku. Jak się czujesz przede wszystkim? Czuję się super, naprawdę jestem mega przygotowany. Psychicznie super się czuję, jest mega pozytywny nastrój i jest bardzo dobrze. Sporo osób dziwi się, że po przegranej twoje miejsce jest właśnie w głównej karcie. Jak ty się do tego odniesiesz? No, bardzo się cieszę, że jestem w głównej karcie. To jest wielki zaszczyt dla mnie, że UFC dało mi taki jakby prezent. No cóż, tylko się cieszę z tego, tak? Jestem z tego dumny i nie zawiodę, będzie dobrze. Jak ocenisz przeciwnika, porównując go do twojego poprzedniego rywala? No, jest to solidny zawodnik. Sheldon jest takim rzemieślnikiem, w każdej płaszczyźnie jest dobry, ale przede wszystkim jest zapaśnikiem i parterowcem, wiadomo, ale są w sumie podobni tak naprawdę, ale mam na niego dobry plan, więc jest okej. Okay. Poprzednia walka zanalizowana, oglądałeś ją kilka razy, wyciągnąłeś wnioski? Sobotą? No, wyciągnąłem, wiadomo. Każda porażka uczy, przez to jestem mocniejszy i wiem, co mam robić. Tam trochę stresu było w debiucie w UFC? No, było dużo stresu, wiadomo, też w sumie no, psychicznie się za bardzo zjadła mnie ta presja i wszystko i dlatego tak to wyglądało, jak wyglądało, że tak naprawdę nie miałem woli walki, ale dużo chodziłem też do psychologa, dużo też mi pomogła pani Paulina, więc myślę, że będzie teraz na odwrót i nie będę czuł żadnej presji i wyjdę tak, jak powinienem wyjść do walki. No właśnie, psychicznie jakoś szczególnie przygotowywałeś się do tego starcia z jakimś specjalistą, czy jak to wyglądało? No tak, chodziłem do psychologa, więc jestem też w tym punkcie przygotowany. Czyli stresu w ogóle nie będzie? Myślę, że nie, wiadomo. Teraz jest też w ogóle inaczej, bo jestem przygotowany w 100%, miałem cały okres przygotowawczy. Wtedy tak naprawdę tak jakby do skoku trochę walczyłem, miałem 5 tygodni tylko po ciężkiej kontuzji, a teraz miałem 3 miesiące przygotowań, więc jest to dzień do nocy i naprawdę czuję się super, mam formę życia i udowodnię to 11 kwietnia. Właśnie co do przygotowań tylko u siebie w klubie, czy były jakieś wyjazdy? Wyjeżdżaliśmy bardzo często do Warszawy, do Bartosza Fabińskiego, tam Huberta Jocza. Do nas też przyjeżdżali chłopaki, więc jestem bardzo dobrze przygotowany. Tym razem gala w Polsce, w Krakowie, jest trochę więcej tego całego zamieszania z social media i tym wszystkim, jak sobie z tym radzisz? Bardzo dobrze sobie radzę, bo mam super pozytywny nastrój, więc niczym się nie stresuję i zaczyna mi się to podobać. Twój przeciwnik występował w Ultimate Fighterze, oglądałeś ten sezon jakoś szczególnie? Obejrzałem po prostu jego wszystkie walki i no i tyle. Nie zrobił na mnie wrażenia i nie ma jakichś mocnych stron na mnie, więc pokaże to, że ma dużo słabości. Czyli zanalizowany dogłębnie. Dokładnie, w 100%. Okej, okay, powiedz teraz, może powiedz, jak typujesz dwie główne walki wieczoru, czyli Jan Błachowicz kontra Jimmy Manua i Krokop kontra Gonzaga? No trzeba przyznać, że bardzo fajne walki. Gonzaga, Krokop, kurczę, ciężko tu oceniać, bo Krokop już ma swoje lata, tak jak Gonzaga, ale liczę na Krokopa, bo to jest legenda, zawsze go oglądałem od dzieciństwa, więc liczę na Krokopa, taka druga runda, high kick, lewy, wiadomo, a Janek z Manuwą, liczę na Janka, tak, że w trzeciej rundzie wygra. Będzie powiedzmy decyzja. Będzie 7-0, Polacy za granicą? Dokładnie, tak będzie. Powiedz jeszcze, jak wyglądają te twoje ostatnie dni tutaj w Krakowie przed walką? Czy sama waga została do zbicia? Jak spędzasz ten czas? Waga bardzo fajnie schodzi. Chyba pierwszy raz mi schodzi tak dobrze, wszystko z planem. Zostało mi tak naprawdę 3 kilo, więc tak naprawdę to już jest nic. Dzisiaj jest środa, więc waga schodzi super, więc przez to też się lepiej czuję, wiadomo, bo nie będę miał tego obciążenia, że muszę robić bardzo drastycznie wagę. Schodzi super, jest okej. Okay. Piątek po zaważeniu, co będziesz robił i w sobotę przed walką, co będziesz robił, jak wyglądają te ostatnie dni u ciebie, ostatnie godziny? Po ważeniu zamykam się w pokoju i regeneruję się, bo to wiadomo, ten cały tydzień jest bardzo męczący dla mnie i dla całego organizmu, bo przez ten cały tydzień też musiałem sporo zbić tych kilogramów, ale musiałem dużo zbić tych kilogramów i będę raczej się regenerował. W sobotę tak samo siedzę do walki w pokoju i regeneruję się.
Jakieś plany na przyszłość już są? Ileś walk chcesz w tym roku stoczyć? Nie myślę o tym, tylko myślę o tej walce teraz 11 kwietnia i później będę myślał dalej. Okej. Dzięki. Z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to chwilę dla Ciebie. Pozdrawiam wszystkich sponsorów, którzy pomogli mi przygotować się do tej gali, cały mój sztab trenerski, wszystkich fanów i widzimy się 11 kwietnia. Będzie wojna i pokażę prawdziwego Pawła Pawlaka. Dzięki wielkie.